Jak to się stało, że Teresa nie miała wcześniej okazji grać w Londynie? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ja przez Londyn przelatywałem transferem może 30-40 razy. Oczywiście do Stanów, ale nigdy nie miałem przyjemności wysiąść z samolotu i zobaczyć Londyn. W tej chwili jestem pierwszy raz w ogóle i pierwszy raz z zespołem. Także myślę, że po publiczności i ilości ludzi, że będzie elegancko, fajnie. Wszyscy są nastawieni na bardzo dobry koncert. Panie Marku, jak to się stało, że Teresa zagra pierwszy raz dopiero w Londynie? To jakaś jakaś perwersja, wiesz, taka organizacyjna, bo to nigdy się nie opłaca. To strasznie dużo pracy jest przy tym, żeby zagrać w Londynie. Bardzo dużo. I dla organizatorów w Londynie, i dla nas jest to poważna sprawa. W tym czasie możemy zagrać 3 koncerty w Polsce, ale nigdy nie byliśmy. Jak ja organizowałem koncerty, to niestety ignorowałem ciągle zaproszenia. Powiedziałem, że jest nieopłacalne i niemożliwe. Na szczęście ten człowiek, Tomek tam na wózku, się uparł i mamy nowego menedżera, którego namówiłem do współpracy z TSA, Pawła Komolibusa, i oni się jakoś dogadali, jesteśmy. Były kłopoty tam z frekwencją, z opłacalnością, ale w końcu ten koncert będzie. Na to, żeby taki zespół jak TSA, który nie jeździ na wycieczki, miał przyjechać do Nowego Jorku, składa się praca wielu ludzi, bardzo ciężka i wiele wyrzeczeń, i też ze strony artystów, czyli ze strony muzyków TSA, bo dla nas to jest nieprzespane 2 noce co najmniej, bo trzeba bardzo wcześnie wyjechać i taka trochę tułaczka, wiesz, czy te odległości, wiesz jaki jest Londyn, się jedzie w jedną stronę 2 godziny. Czy takie wy koncerty na za granicą traktujecie jakoś inaczej? Jest to dla was jakieś takie specjalne wydarzenie? Myślę, że to jest jeden z ostatnich koncertów za granicą TSA. Dlatego, że kiedyś były takie czasy, że nie można było wyjeżdżać za granicę i koncert za granicą był pretekstem, żeby zobaczyć lepszy świat. Teraz jest to łatwe, każdy sobie może pojechać i w sumie na wycieczki jeździmy sami. Ja nienawidzę wycieczek, nie jeżdżę. Fakt, że to usprawiedliwiają ci ludzie, którzy tu przyszli, na nich warto zagrać. Czy jest jakiś przygotowany specjalny utwór na ten koncert dla emigrantów z Polski? Słuchaj, specjalny utwór dla emigrantów to jest moja piosenka Urodziłem się w Polsce, oczywiście ze Złymi Psami. Ale to zobaczymy jak będzie. Może być, że za parę miesięcy zespół Złe Psy i Urodziłem się w Polsce zawita tutaj do naszych Polaków ukochanych. Thank you.
nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o zespół PSA. Każdy jeden koncert, czy to jest mała pipidówa, czy to jest wielki stadion, do koncertu podchodzimy tak samo. Czyli ja osobiście podchodzę do koncertu tak, jakbym grał pierwszy koncert w moim życiu. Czyli jest ogólnie spięcie, mobilizacja i każdy musi zagrać najlepszy koncert, jaki zagrał. Jakie plany na przyszłość zespołu Teza? Nie chodzi mi tutaj o koncerty. Słuchajcie, w tej chwili była promocja parę dni temu płyty Proceder, czyli wznowienie. Wznowiliśmy płytę po iluś tam latach. A jak dobrze wszystko pójdzie, na jesień zajmiemy się nagraniem nowej płyty. Jest jakaś piosenka, za którą uważa Pan, że taka mogłaby być właśnie dla emigrantów? Wszystkie piosenki. Piosenki teza, do których tekstów, albo teksty napisałem, albo współautorem jestem, albo wybrałem. Zawsze dbałem o teksty. Noszą, mają taką energię ogromną. Szukam Ciebie, mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby. Ja myślę, że bez podtekstów. Ty jesteś wolnym ptakiem. Ja zmieniłem drugą zwrotkę. Tam jest: marzyłem o świecie bez granic, jak wróciłem z Nowego Jorku. Marzyłem o świecie bez granic, już za mną wielkie podróże. Gdzie moje miejsce? Teraz już wiem, to tutaj. Bo jestem wolnym ptakiem świata, którego już nie złamie nic. Wciąż rosną we mnie białe skrzydła, szybuję na nich, nawet pod wiatr. Wolność jest w nas. I gdziekolwiek jesteśmy wolni, jeżeli potrafimy to dostrzec. Możemy żyć wszędzie, gdzie nam pozwalają żyć z godnością, tylko nie dajmy sobie jej odebrać. Nie ma żadnej różnicy między tym, czy mieszkamy w Nowym Jorku, czy w Londynie, czy w Ciechanowie, czy w Warszawie. Wszędzie, gdzie możemy zbudować własny dom, własne miejsce, gdzie możemy kochać, czuć się bezpiecznie, mieć przyjaciół, spełniać swoje talenty, spełniać swoje ambicje, czuć spokój w sercu i nie bać się o swoje dzieci, jest dobrze. Ale dbajmy o siebie, o swojość, o polskość. Dbajmy o swoją kulturę, język, ponieważ to jest nasza jedyna siła naprawdę poważna. To jest to, co nas wyróżnia z tłumu, wszędzie gdzie jesteśmy, i to, co daje największą siłę. Chociaż życie wśród Polaków nie jest łatwe, a szczególnie praca dla Polaków, wiem o coś o tym, to jednak sami musimy zachować swoją własną kulturę. Zawsze. Nieśmy ją, wbrew wszystkiemu.